Częściowo już tę kwestię poruszyłeś, ale jeszcze chciałbym tak uszczegółowić sprawę zbierania cząstek duszy. Umysł w przypadku jakiejś czy traumy z dzieciństwa, czy jakiegoś celowego działania może się rozdwoić, może to spowodować pewne, jakby to nazwać, no, rozdwojenie. Rozszczepienie czy osobowości, czy nawet nie w ten sposób, że będzie to wyraźne, ale człowiek sam ze sobą wewnątrz nie będzie spójny. O to mi chodziło. I możemy tutaj na poziomie tym psychologicznym właśnie nazywać to taką niespójnością wewnętrzną, ale jeżeli wejdziemy już na ten poziom taki bardziej energetyczny czy świadomościowy, niektórzy to nazywają gubieniem cząstek duszy albo składaniem tych kawałków duszy, które gdzieś po świecie sobie zostały pogubione, czy za czasów Atlantydy jeszcze, czy już teraz w życiu. Nie? Jak do tego byś się odniósł? To trzeba wprowadzić jedną rzecz. Albo posługujemy się językiem naukowym, terminologią psychologiczną, wtedy nie będziemy mówili o duszy, tylko o osobowościach. A jeżeli będziemy posługiwali się terminologią religijną, to wprowadzono właśnie elementy duszy jako część praktyki, narzędzie, jako narzędzie scalania osobowości. Ja jestem zwolennikiem, znaczy można i jedno i drugie używać, nie? W psychologii mówimy o rozwoju pewnego potencjału osobowości, czyli scalania osobowości. Jeżeli będziemy posługiwać się psychologią transpersonalną, to na pewno będziemy te wszystkie doświadczenia mistyczne odpowiednio interpretując, analizując, pomagając pacjentowi w tym procesie scalania, budować jedną osobowość. Ale najpierw musimy nauczyć te poszczególne osobowości, którym gdzieś tam właśnie na drodze traumy z dzieciństwa gdzieś powstały te przypadki różnych osobowości, jak gdyby je poscalać, poskładać do kupy. To jest ten proces. Generalnie jak wszyscy w dzisiejszych czasach osoby, które zajmują się zarówno psychologią transpersonalną, jak zwykłą psychologią, z tego co zaobserwowałem, dzisiaj przenoszą się jak w sferę kognitywistyki, czyli wiedzy o działaniu naszego umysłu. Czyli jak gdyby to, co się dzieje w naszej osobowości, to dzieje się w naszym umyśle. Nie? Wiedza o tym, jak działa nasz umysł, mózg generalnie, składający się z dwóch półkul mózgowych, jednej żeńskiej i jednej męskiej. I jak poszczególne płaty, określone płaty, że możemy oddziaływać na strukturę, to jest bardzo niezwykle ciekawe. Mnie to na przykład ostatnio nawet bardzo fascynuje, że za pomocą perfum możemy oddziaływać na potencję mężczyzny. Możemy zamknąć jego potencjał określonymi perfumami. Feromonami. Tak, dokładnie. To są właśnie, wiesz, zapachy, które oddziaływują, że możemy coś otwierać, a możemy też zamykać. Jeżeli mamy wiedzę, to jest tak, alchemia dawna. W laboratoriach alchemicznych tworzono eliksiry, które miały za zadanie spowodować określone zmiany, czy też przemiany u osoby. Dawne wróżki, czarownice, które przygotowywały eliksiry, które miały zaczarować daną osobę, to dzisiaj jest ogólnie dostępne. Świat magii jest w chemii. Zresztą nie bez powodu mówimy, że miłość to jest pewna chemia. Chemia pomiędzy dwojgiem osób, nie? A więc sposób oddziaływania na drugą osobę za pomocą zapachów jest bardzo silny. I dzisiaj już wiemy, dzisiaj jak gdyby ta nauka jest na tyle rozwinięta, że wiemy, że za pomocą zapachów
lepiej zapamiętujemy pewne rzeczy. Jak gdyby umysł pewne rzeczy szufladkuje, układa sobie w określonych fragmentach. To tak samo jak dysk komputerowy, jak jest sprawny, to nie ma bad sektorów żadnych, nie? Jak jest dysk mało sprawny, to ma mnóstwo dziur. Narkotyki różnego rodzaju przez długi okres używalności powodują, że mamy bad sektory. Dlatego na przykład joga mówi: nie używaj narkotyków, nie używaj alkoholu, nie używaj żadnych używek. Dbaj o higienę umysłu, mózgu, aby on nie miał bad sektora żadnego. Wtedy lepiej funkcjonujesz. Lepiej funkcjonuje ten komputer nasz. Jak gdyby łatwiejszy mamy dostęp do zawartości zasobów jego, nie? Sprawniej, szybciej to wszystko przebiega. Czyli ten procesor, który mamy, nie może, możemy go podkręcić. On będzie lepiej korzystał z dysku, który mamy. I będzie to ta relacja dużo sprawniejsza, dużo szybsza. Taki, jeżeli mamy odpowiedni procesor szybki, jeżeli mamy odpowiednio szybki dysk w sobie, nie? To wszystko możemy wypracować. No ale tak jak wspomniałem, no, musimy go zrobić głęboki reset, który spowoduje, że jak gdyby zaczniemy na nowo się uczyć. Czyli tak, wyrzucamy jak ze śmietnika wszystko zbędne. No tak jak niektóre systemy operacyjne po kilku miesiącach czy latach użytkowania. Masz Windowsa, nie, Alex? Sam wiesz, jak użytkujesz Windowsa, jak on szybko się zaśmieca. Te wszystkie dane, które się uruchamiają w tle, niepotrzebnie, wiesz, jak jesteś jeszcze w sieci, to tam... Łatka na łatce. Łatka. Później oczywiście się wydaje uaktualnienia, patrzę. I to wymaga nieustannego łatania dziur, nie? To znaczy, że ktoś, kto wydał ten system, albo założył z góry niedoskonałość jego i będzie jak gdyby bazował... Zarabiał na łataniu. Na przykład, nie? Mhm. Albo, i co więcej, kod źródłowy nie jest... Jest tajny. No. Jest tajny. Nie jest ogólnie dostępny. Jest tajny, tak. Co to znaczy, że możemy w tym kodzie tylko my dokonywać zmian. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli podporządkowanie. To jest ta piramida, znowu o której mówię, nie? Dlatego Linux, czyli system GNU, tak, jest o wiele lepszy z uwagi na to, znaczy lepszy w sensie takim, jest system przyjaźniejszy dla użytkownika. Jest otwarty dla wszystkich. On nie tworzy systemu piramidy, że oto my, oświeceni, mamy wiedzę tylko dla określonej grupy wtajemniczonych. Ona jest ogólnie dostępna. System ogólnie dostępny. I to jest właśnie przewaga Linuxa. To jest przewaga tego myślenia wolnościowego. Dokładnie, wolnościowego. Solidarność była ruchem wolnościowym. To był potężny zryw, który rósł jak gdyby na ruchu właśnie linuxowym. Tischner był mentorem tego ruchu. Tylko po latach widzimy, jak był sterowany ten ruch, jak wykorzystano ten ruch, nie? Dla realizacji swoich celów. Kim jest Wałęsa, kim jest PO, które było przecież partią obywatelską, czyli z natury powinna być partią otwartą, powinno być partią dla obywateli, a nie kolejną elityczną jakąś warstwą polityczną realizującą określone tam cele iluminacki, czyli tych ruchów wolnościowych. Dlatego jeżeli ktoś chce ze mną o polityce rozmawiać, to ja się zawsze wycofuję już. Po prostu nie ma w Polsce, jak i na świecie, polityka jest niestety taką nieprzyjemną stroną, jak gdyby. Znaczy nie jest wdzięcznym tematem do rozmów, jeżeli, na pewno nie o duchowości, absolutnie.
To jest taka anegdota po angielsku, co to znaczy polityka, politics. Poli to jest wiele z greckiego, a tics to są pluskwy, czyli bloodsuckers. Dokładnie. To, o czym mówimy, że musimy dbać o czystość naszego dysku, nie? Jeżeli dysk mamy zainfekowany, no to niestety narażeni jesteśmy na silny wirus. Wirus umysłu to jest taki bardzo znamienny. Wirusy umysłu to są takie właśnie pluskwy, które zaśmiecają go, brudzą go, uzależniają i nie mają nic wspólnego z wolnościowymi ruchami. I cudownie się rozmnażają. No cudownie się rozmnażają. Czyli obecny system, który jest na całym świecie, to jest Windows. I to taki bardzo już mocno zawirusowany. Zapaprany. Niestety. Jeżeli tego, no tak, oczywiście od nas to nie zależy, jak bardzo się udało czyścić. Ale każdy, to o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali, każdy musi dokonać sam wyboru. To nie od nas zależy, czy ktoś będzie używał Windowsa, czy ktoś będzie używał Linuxa, czy ktoś będzie wolny, zbawiony, czy ktoś zmartwychwstanie. To jest twój wybór. Twój wybór. Ty decydujesz. W jakim kierunku, jakie twoje życie będzie i w jakim kierunku ty będziesz w tym życiu podążał, nie? Tutaj jeszcze wchodzimy teraz w obszar tej wolnej woli. Czyli jeśli ktoś jest czysty, ma Linuxa w sobie, takiego świeżutkiego, no to ma wolną wolę. Natomiast jeśli ktoś jest mocno zainfekowany, łatkami na łatkach, to jemu się wydaje, że ma wolną wolę, podczas gdy to te łatki wszystkie decydują, te wirusy. I wydaje mu się, że ma wolną wolę. W związku z tym podejmuje wtedy decyzje, czy pójść w lewo, czy w prawo, takie jak mu te wirusy podadzą, a one wiedzą już, gdzie jest dla nich najlepiej. Nie? Dokładnie. Człowiek wolny, powiem tak, potrafi korzystać zarówno z Windowsa, jak i z Linuxa. Bierze to, co potrzebuje, bo traktuje oba jako narzędzia do realizacji dobra. Tak, nie mówi wtedy nawet, że Windows jest zły. Nie, oczywiście, że nie. Ja używam Windowsa u siebie równie dobrze jak Linuxa. Oba systemy u mnie funkcjonują i ja się nie boję zawirusowania systemu Windowsowego, bo mam proste narzędzie, jakim jest Ghost, dajmy na to, prawda? Czyli jeżeli widzę, że system spowolnił, już jest niewydajny, nie używam żadnych antywirusowych programów, bo mi są niepotrzebne. Zrobiłem Ghosta, czyli jest to kopia czystego systemu z zainstalowanymi narzędziami, czyli aplikacjami, czy też programami, które są mi niezbędne do pracy i przywracam system w 15 minut. Czyli to, co mówisz, to jest metafora medytacji. Dokładnie tak. A więc codziennie medytujemy po to, żeby doprowadzić siebie do czystości. Dokładnie. Czyli przywrócić kopię. Musimy mieć tą prawdziwą źródło. Źródło. Jeżeli mamy zrobioną wewnętrznie kopię źródła, nie boimy się niczego. Medytacja powoduje, że jeżeli zaobserwujemy w sobie, że jesteśmy uwikłani w jakieś gry, czy to polityczne, czy to jakieś tam inne i odbiegliśmy od ahimsy, niekrzywdzenia, medytacja, przywracam w 15 minut, w 20 minut, jak trzeba godzinę, jak trzeba, jeżeli się mocno zawirusowałem, siadam 3 dni, dajmy na to, nie? Przywracam system do źródła, czyli kopię bezpieczeństwa, którą mam w sobie. Każdy ją ma. Tylko musi nauczyć się ją odtwarzać. To jest to zmartwychwstanie. Nie? No to jeszcze teraz też ważny temat. Niektórzy organizują, głównie przez internet, tak zwane zbiorowe medytacje w jakiejś intencji. No i pojawiają się głosy, że jest to niebezpieczne, dlatego że iluminaci kradną energię medytacji i do swoich celów przeznaczają. Ja uważam to za bzdurę, bo medytacja jest jednym wielkim niczym, zerem, więc jak można ukraść? Medytacja jest narzędziem tylko. Masz się wyciszyć, aby móc spokojnie przywrócić w sobie potencjał godności człowieka. No. Nic więcej. Więc jak można to ukraść? Nie można nic ukraść.
po prostu mówią to ci, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym. Kompletnie, dokładnie. To są oszołomy, tak zwane. No, można tak nazwać, nie? Ukraść można, nie wiem, w tych takich ezoterycznych tematach, ukraść można energię, nie? Mhm. Jeśli ktoś, powiedzmy, przesyła komuś tam energię, no to może się znaleźć jakiś wampir, który to ukradnie, nie? Natomiast medytacja... Zawsze możesz zastosować prostą technikę. Odcinasz wszelkie negatywności, usuwasz je, że do ciebie nie mają dostępu. Jak gdyby system bezpieczeństwa musisz zachować. Jak w każdej pracy, nie? Podejmując uważność, ale też i ochronę mentalną. To jest też ważne, że do ciebie nie mają dostępu żadne negatywności, że żadne negatywne wibracje, ktoś się w jakiś sposób chciałby podczepić pod ciebie, nie? Czerpać z ciebie jak gdyby energię, o której tam wspominamy. Zabezpiecz się i nikt nie będzie czerpiał, bo nie ma do ciebie dostępu. Do źródła Bóg nie pozwala, źródło w sensie takim. No źródła nie da się... No nie da się, no że wszystko jest źródłem. No. Wiesz, jeżeli diabeł i jego moc, w cudzysłowie nazwijmy, nie? Ten potencjał psychiczny, no. Bo o tym rozmawiamy przecież, nie? Ten potencjał psychiczny, jeżeli by chci... przecież on też nie tworzy w oparciu o coś odrębnego, tylko w oparciu o źródło. No też jest... W źródle. No więc właśnie, to jest przekroczenie tego dualizmu, nie? Nie ma żadnego diabła, nie ma żadnych negatywności. W sensie takim wszystko pracuje w tym samym, w obrębie tego samego źródła. Czyli ochrona to jest samo uznanie, że jestem bezpieczny. Dokładnie tak. Ale ty musisz poczuć to bezpieczeństwo. Tak. Ty musisz sobie to bezpieczeństwo stworzyć. Bardzo wiele osób nie jest w stanie, jeżeli jesteś w kontakcie z nadświadomością, ze źródłem, to bezpieczeństwo masz. Jeżeli tego nie ma w tobie, tworzysz sobie to bezpieczeństwo na zasadzie na przykład parasola ochronnego. Albo piramidka. Albo piramidki. Albo zakładasz sobie jakąś tam katanę, czyli habit. Dajmy na to, mnisi używają habitu, nie? Co to jest habit? Po angielsku zwyczaj. Dobra. Ale to jest też suknia, czarna suknia, no. Żeby niejako, że mężczyzna jest w kobiecie, w tamskim, w kobiecym ubraniu. Na przykład, no. Bo to jest ciekawe, różne, nie? Różne aspekty. No. Zabawne, że księża katolicy chodzą w sukienkach, na pewno, tak. Nie? Co to, oni są Szkotami? No. Prawda? Może jeszcze na kobza grają. To też jest możliwe, nie? A kobzy czy kozy? Na kozie czy na kobzie grają? No, nie wiadomo, na czym grają i co grają, nie? A co im gra pod sukienką, to też nie wiadomo, nie? I to tyle guzików ma. I tyle ma do rozpinania, nie? To dziwne bardzo, nie? Mówię, jeżeli wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to się po prostu śmiejemy do rozpuku. Śmiejemy się z katolicyzmu nie dlatego, że jest to arogancja, tylko po prostu doskonale wiemy, w co oni grają. No i jak grają. Oni są, to są gracze, ale oni są tak dowcipni w tej swojej grze, że ja ich uwielbiam. Znaczy, wiesz, w sensie takim, że lubię ich grę, bo oni są cholernie dowcipni. Cholernie dowcipni, ale to jest tantra. Zresztą słowo teatr z greckiego, jak napiszemy teater, nie? To jest od słowa teo, od Bóg. No oczywiście. Także to jest... A to zawsze sztuka wystawiana, sztuka, Szekspir wielkie, prawda, widowisko. Ale gdybyśmy wzięli na przykład Petera Brooka, co on zrobił z Mahabharatą? Zaprezentował wielką sztukę Indii jako wielki spektakl otwarty. Przecież on grał na wielkich, otwartych przestrzeniach, nie? Z tą sztuką jeździł i wystawiał. Co zrobili teraz iluminaci? Oni go jeszcze przegięli. Nie przegięli. Oni go przebili, Petera Brooka. Realizując scenariusz wielkiej sztuki obecnie, nie? Tylko pytanie, jak... Komu to ma służyć? Komu to ma służyć? Ale jako sztukę, którą teraz grają, wiesz, tu wojny, tu gdzieś tutaj się... ogniska zapalne się dzieją. Znaczy w pojęciach wojskowych, strategicznych jest coś takiego jak teatr działań wojennych. Oczywiście. Bo to jest teatr. Oni sobie reżyserują teatrzyk wojenny. Oczywiście. W tych miejscach świata. Tak, dokładnie. Tak. A poza tym jest to sprawdzian zdolności wojskowej, czyli tak zwanej manewry.
manewry się odbywają zawsze. No bo utrzymać potencjał wojskowy na maksymalnym poziomie swoich mobilnych zdolności jest to potencjał wojskowy, który... No, trzeba trenować. Trzeba trenować, no dokładnie. Cyberprzestrzeń, w której się poruszamy dzisiaj, cała wojna odbywa się w świecie wirtualnym. Facebook to jest świat wirtualny. Przecież tam jest mnóstwo agentów działających, którzy mają określone zadanie zlecone i oni po prostu je realizują. Albo jesteśmy tego świadomi, albo nie. Albo jesteśmy w grze, albo nie jesteśmy w tej grze, nie? Albo mamy świadomość w ogóle gry, całej tej kosmicznej zabawy, albo jej nie mamy. No i wiesz, i część ludzi się po prostu w tym wszystkim gubi. Nie zna jak gdyby relacji, że Facebook jest narzędziem, w którym działają określone interesy, a te interesy reprezentują różnego rodzaju grupy. Reprezentantem tych interesów są Stany Zjednoczone i Rosja. To są potencje. Tak. To są, ale Izrael to jest Stany Zjednoczone. Ale też i Rosja. To też jest bardzo ciekawe. Izrael gra na dwa fronty. Więc i teraz w tym wszystkim jest ważne, jaki jest wpływ Rosji na poszczególne inne stany i czy Rosja jest jak gdyby reprezentuje naturę, matkę Ziemię, prawda, czy prawosławie, które ma ten aspekt, a Stany Zjednoczone reprezentuje aspekt boski, czyli kosmiczny, czyli Atlantę, dawną Atlantę, Atlantydę, czyli wiesz, technologię, prawda? Czyli loty kosmiczne, zdobywanie, podróżowanie i tak dalej, nie? Trzeba to wszystko umieć, zrozumieć i widzieć w tej czasoprzestrzeni, w której się to wszystko odbywa. Jeżeli mamy rozeznanie, mamy wiedzę, to wiemy, w co oni grają. To przejdźmy teraz tutaj na grunt lokalny, Jelenia Góra i okolice. Mamy tutaj trzy ciekawe miejscowości. Głębock, Przesieka i Czarnów. Ciekawy trójkąt. Tak. Warto do niego się odnieść, bo zwróć uwagę, że buddyzm rodził się w Polsce, jak gdyby miał bardzo silną reprezentację w Przesiece. To tutaj przyjeżdżali nauczyciele do sangi Roshi Kaplo, który notabene w Polsce została przetłumaczona taka Biblia Zenu japońskiego, trzy filary Zen. To przez wiele, wiele lat jak gdyby była taka kluczowa pozycja ucząca sztuki medytacji i zakotwiczenia w to i teraz, rozumienia czym jest Zen. To tutaj Yojis razem z Joanną Lasotą reprezentowali i prowadzili młyn, który był taką kultową, można powiedzieć, kultowym miejscem, gdzie te session, bo to tak się nazywa w buddyzmie, spotkania się odbywały. To tutaj właśnie przyjeżdżali nauczyciele z różnych krajów, z Chin, gdzie Magura tłumaczył wiele takich bardzo ważnych nauk buddyjskich. To w końcu w Przesiece były plany rozbudowy tej wioski i stworzenia takiej wioski buddyjskiej, która by była takim sercem buddyzmu w Polsce. To się zmieniło, to niestety nie spełniło się. Nie wiem, nie znam szczegółów, co było powodem, ale chciano inwestować. Być może władza nie za bardzo była przychylna temu i stworzyła jak gdyby cały szereg problemów, żeby do tego nie doszło. Bo to by zaburzyło pewną jakąś może równowagę albo wpływy, wiesz, jak to jest w biznesach. Albo byłoby zbyt dużo równowagi. Albo zbyt dużo równowagi, właśnie. To mamy Głębock z kolei, jak gdyby nawiązanie do ruchów hinduskich, czyli Anandamargi, drogi, gdzie no, jak gdyby pokazują swoim życiem Margowie, jak można dokonywać przemiany tej achemii, transformacji.
To mamy koło Kamiennej Góry Czarnów, gdzie mamy Hare Krishna, też bardzo ciekawą formę praktyk Bhakti Yogi, która jest bardzo bliska chrześcijaństwu, a więc jogi oddania za pomocą śpiewów, czyli liturgia. Bhajany, umówmy się co do innego, bhajany, czyli śpiew, mantra, czyli powtarzane słowa z muzyką, czyli wibracją, to jest właśnie bhakti, czyli yoga służenia, oddania bóstwu, nie? Odkrywanie tego bóstwa, a już żeśmy tyle powiedzieli, że to jest odkrywanie siebie, tak naprawdę, tylko to są metody, techniki. Jak gdyby różne szkoły, nie? Tak, bo to musi być jakaś forma, do której dążymy po to, tak, żeby sobie uświadomić, że formy nie ma. Dokładnie. Forma, której używamy, nie? Technika, której używamy. Szkoła, za pośrednictwem której uczymy się samodzielności. Tak. Nie? Ze szkoły korzystamy ileś lat i później ją porzucamy. Oczywiście, że tak. Dla samodzielności. W życiu musimy być samodzielni. Zakładamy własne, samodzielne biznesy, nie? A więc jak gdyby kończymy proces edukacji. Zaczynamy od przedszkola, albo jeszcze żłobka wcześniej, przedszkole, szkoła podstawowa, średnia, studia, które w końcu formują z nas jakąś jednostkę wyposażoną w określoną wiedzę. Żeby być pracownikiem. Pracownikiem, dokładnie. Tak. I teraz korporacje. Najlepiej, nie? No, dzisiaj młodzi ludzie bardzo chętnie sięgają do korporacji. Oczywiście korporacje dysponują odpowiednimi narzędziami, że najlepiej w korporacji bankowej, nie? No to są, wiesz, korporacje żydowskie, więc najlepiej w tych korporacjach żydowskich sobie spełniać się, bo one jak gdyby dają dużo, dużo, dużo przestrzeni, dużo wolności. Na obszarze, tak. Ale oczywiście on wprowadza swoje ograniczenia też, ale daje też pewne pole i przestrzeń do realizacji. Dzwoni kiedyś do mnie taki przedstawiciel bankowości. On mówi, że on dysponuje bardzo dużymi instrumentami, którymi chciałby się ze mną podzielić. Tak, ja pewnie mówię, duży facet. Tak, no, pewnie duży instrument. Instrument miał bardzo. Ale wiesz, jak dzwoni do mnie facet i mówi o instrumentach, to ja nie za bardzo jestem zainteresowany. Jeżeli ładna, młoda kobieta zadzwoni i powie, ona ma instrumenty, to jest to siła dla mnie przekonywująca. Wiesz. Nie mam nic do gejów, absolutnie. Ja, wiesz, nie przeszkadza mi sposób realizacji z swoimi instrumentami, nic absolutnie do nich nie mam, ale moja orientacja seksualna bardziej, wiesz, ukierunkowana jest na kobietę. Ja widzę potencjał kobiecości jako sztuka, piękna sztuka, nie w sensie mięsa, czy też, wiesz, jako zdobywca i tak dalej, ale po prostu uwielbiam podziwiać piękno wyrażone w kobiecości, w kobiecych kształtach, w inteligencji, którą ona ze sobą posiada, o ile ma. Bo nie zawsze to piękno fizyczne idzie w parze z pięknem wewnętrznym i z inteligencją, ale uwielbiam po prostu. Zresztą, wiesz, w jodze jest tak, że przez te 20 parę lat, jak uczę, to głównie, może dlatego tak to się we mnie wykształciło, bo głównymi odbiorcami, czyli klientkami są kobiety. Tak. To one mnie chyba tak nauczyły, wiesz, że należy postrzegać to piękno kobiece przez pryzmat samego uczenia. I one jak gdyby wykreowały we mnie to piękno jako nauczyciela, wiesz, postrzegającego. Bo z takim potencjałem mam do czynienia cały czas. Gdyby u mnie na zajęciach byli panowie od początku, dajmy na to, jako w przeważającej strukturze, może by ten potencjał wyglądał nieco inaczej. Może byłbym gejem dzisiaj, nie wiem tego, wiesz, nie wiem. Może bym taki odpływ potencjał, dzisiaj nie ma takiego potencjału we mnie. Potencjał kobiecości jest wyraźny i zachwyt nad naturą kobiecego ciała bezwzględnie, inteligencją tak samo. Dobrze, czyli zadzwonił ten pan, który miał... Zadzwonił ten pan i zachwycał się, starał mnie się, wiesz, z tymi swoimi instrumentami. Aczkolwiek pozwoliłem mu zreferować temat, bo te instrumenty
jak gdyby bankowe mnie interesują, bo wiesz, mam dwa kredyty do spłacenia. To jest potencjał, nie? Jesteś dobrym klientem. Jestem dobrym klientem, ale oczekiwałbym również od banku, żeby zaproponował dobre instrumenty, które pozwolą mi jak gdyby dobrze wykorzystać potencjał tych dwóch kredytów. No więc co prawda nie przekonało mnie to, aczkolwiek no inaczej mówiąc tak, nie oczekuję od tego, że bank powie tak, panie Tomaszu, pan nie musi spłacać kredytu. No, takich instrumentów nie oczekuję od banku, bo przecież by działał na swoją szkodę, nie? To są instrumenty, które pozwalają pewnie złagodzić skutki kredytów, które bierzemy. Na tę chwilę. Na tę chwilę, na ten moment. Żeby ten słupek wysoki spłaszczyć i rozciągnąć w czasie. Tak, dokładnie. Jak widzisz, jest to ciągła praca z geometrią. Mhm. Święta geometria we wszystkich jak gdyby odniesieniach naszego życia ma swoje zastosowanie. Nie? Trójkąt możemy odwrócić w inną stronę. A jeżeli mówimy o geometryczne figury, trudniej się obraca w przestrzeni. Łatwiej się obraca coś, co ma wymiar taki nietrójwymiarowy. Czyli jak mówisz o trójkącie, jeżeli ten wierzchołek rozszerzymy albo przekręcimy, będzie to dużo prostsze, nie? I w ten sposób się funkcjonuje. Jeżeli zamykamy osoby w dwuwymiarowej przestrzeni, łatwiej nimi po prostu manipulować. Jeżeli wchodzimy w przestrzeń geometrii, czyli trójwymiarowości figur, już jest nieco trudniej. Jeżeli wchodzimy w czwarty wymiar, piąty, szósty, siódmy, ósmy i tak dalej, dziesiąty wymiary, prawda? Te wszystkie wymiary istnieją tutaj. To nie jest jakaś, wiesz, odrębna przestrzeń gdzieś istniejąca w nieokreślonej przestrzeni. Te wymiary wzajemnie się wszystkie przenikają. One są już tutaj, dostępne. Nie musimy czekać na odkrywanie tych wymiarów, bo my musimy się tylko otworzyć na ich postrzeganie. Mhm. To jest wszystko, co musimy zrobić. To, co o tej wymiarowości mówisz, to ten człowiek dwuwymiarowy to jest taki, który myśli tylko, że jestem ja, jako to mięso, ten człowiek, ten tak. robotnik tak. i świat zewnętrzny, dwa wymiary. Tak. Natomiast trójwymiarowy to jeszcze jest taki, który potrafi spojrzeć na siebie w relacji tej i takiego już nie da się łatwo zmanipulować. Dokładnie. A jeszcze może być czterowymiarowy, czyli jestem ja, świat zewnętrzny, obserwator i obserwuję obserwatora i to wszystko. Dokładnie. I tak możemy. I te wymiary możemy jeszcze dodawać, jeszcze więcej, nie? Czyli im większa nasza świadomość kontaktu ze źródłem, jak gdyby z większej perspektywy zaczynamy postrzegać świat, w którym funkcjonujemy. I to jest właśnie ta sztuka przemodelowywania nas, widzenia naszego, nie? Nie musimy mieć specjalnie, wiesz, otwartego trzeciego oka, w sensie takim, do tego, aby widzieć w drugim człowieku człowieka. Nie musimy mieć otwartego trzeciego oka, żeby widzieć, że zwierzęta też cierpią. Nie musimy mieć otwartego trzeciego oka, żeby widzieć, że jesteśmy źródłem cierpienia dla drugich czy trzecich osób itd. itd. Czyli to są narzędzia tylko, z którymi możemy lepiej funkcjonować, ale one nie są niezbędne do tego, żeby być człowiekiem. I tu jest, wiesz, cały ten, jak gdyby, istota rzeczy, nie? Żeby stawać się lepszym człowiekiem, nie potrzebujesz żadnych przebudzonych, czy też nadzwyczajnych zdolności, czy też nadzwyczajnych narzędzi. A wręcz one są najczęściej pułapką. Mogą być pułapką, bo mogą... Jeśli człowiek nie jest gotowy na to. Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego nie należy wyposażać jak gdyby w te narzędzia osoby nieprzygotowane. A teraz taka rzecz. Są religie, które powstały kiedyś tam i niejako intencje ich istnienia, załóżmy, że były dobre. Natomiast
były jakieś siły, jakieś władze, które celowo je spaprały dla swoich celów. Nie. Możemy uznać, że większość religii tych takich światowych prowadzi w przeciwnym kierunku niż byśmy chcieli. Ale mimo wszystko, czy to jest źle? Bo tak naprawdę to nie powinniśmy szukać wiedzy, tylko obudzić się. Nie? Mhm. Różne religie, czyli różne szkoły. Różne szkoły, tak. Czy można mówić o różnej szkole duchowości? Tu byłbym bardzo ostrożny. Nie ma różnych duchowości. No bo religia to nie jest duchowość. Dokładnie, tak. Dokładnie. Tu musimy rozgraniczyć. Duchowość to jest zakotwiczenie w tu i teraz i przeżywanie każdej chwili świadomie. To rodzi duchowość w nas. A żadna religia tego nie... Nie. Bo każda religia daje ci obietnicę w przyszłości. Dokładnie tak. Żaden rytuał nie jest w stanie obudzić w tobie duchowości. Duchowość to jest właśnie umiejętność traktowania życia jak mandali, po której się poruszasz. Albo planszy gry, po której masz umiejętność poruszania się. Czyli o to, o czym mówiłem, że każda czynność, którą wykonujesz, ona już jest duchowa, bo ona jest z potencjałem zaangażowania, z uważności i ze świadomością wykonaną. Nie robisz tego automatem. Jak idziesz, to idziesz. Jak jesz, to jesz. Jak się kąpiesz, to się kąpiesz. Jak słuchasz muzyki, to słuchasz muzyki. Jak się kochasz, to jest tantra, to się kochasz. Nie kochasz się z Jennifer Lopez, czy Britney Spears, czy ja wiem, no Lady Gaga i tak dalej, rozumiem, można ich wymienić, nie? Kochasz się z tą osobą, która jest w tym momencie z tobą. I to jest wszystko, to jest twoja królowa, to jest twoja dakini, to jest twoja tara, to jest twoja shakti w tym momencie, twoja królowa, z którą się kochasz. Wtedy ty jesteś królem. Ty jesteś królem, dokładnie. W twoim życiu ty jesteś królem, ona jest królową, nie inaczej. Nie ma innych. Nie ma innych królów. Nie ma królów, nie ma królowy. To jest potencjał Shakti i Shiwy, który spotyka się w tym jednym momencie. Nie? Dzisiaj to może być ta królowa, jutro może być inna. Bo jeżeli oboje dojdziecie do porozumienia i uznacie, że coś się skończyło, to się coś zmienia. To tak jak mówiliśmy o tej gnozie, że wszystko jest pantare, nie? Kręci się. To znaczy, że stare umiera, rodzi się nowe. Nie? Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie mieszać tego wszystkiego. Różne religie, czyli różne narzędzia budzenia się do tego zmartwychwstania, czyli do przebudzenia. Jeżeli mówimy o New Age'u, jakie jest niebezpieczeństwo tego, że próbujemy mieszać to wszystko, jak w kotle, wiesz, mamy jeden kocioł, garnek, jak harcerstwo, nie? Jest ogień, jest ognisko, jest kocioł, do którego wrzucamy wszystko i robimy taką zupę, nie? Miks tego wszystkiego. To jest fatalne. To jest New Age. Jeżeli coś takiego zrobimy, to wyjdzie to może czasem z prawdę, ale możemy się łatwo pogubić w tym wszystkim. Każda szkoła niech pozostanie swoją szkołą, ale twoim zadaniem jest taki może przekaz dzisiaj z tego naszego spotkania wyjść, że to, co młodemu człowiekowi w szkole podaje się w formie katechezy, powinno być jak najbardziej otwartą religioznawstwem, najbardziej otwartym religioznawstwem. Pokazać instrumenty różne i powiedzieć, i pokazać, że islam nie jest zły. Islam ma swoje instrumenty poznawcze, jest równie piękny i równie pięknie buduje potencjał przebudzenia w nas do bycia człowiekiem. Tak samo jak katolicyzm. To jest też piękny instrument, którym możemy przebudzić człowieka do zmartwychwstania, obudzenia do bycia człowiekiem.
bo Chrystus jest niczym innym jak człowiekiem drugim. Zobaczenia w drugim człowieka. Hinduizm to tak samo, w sposób naturalny, bez używania jak gdyby technologii, blisko natury. To jest to samo co słowiaństwo. Słowianie żyli w pełnej harmonii z naturą. Hinduizm to jest to samo. Pokazanie, że Żydzi, choć bardzo cwanie wykorzystali wiedzę magów czarnych. Czarnych też można powiedzieć. Egiptu. Bo przecież kto? Mojżesz wykradł jak gdyby ich wiedzę. I no on był na szczycie. No, na szczycie tego. No przecież on był blisko nich, nie? Więc znał tą wiedzę. A więc wykradł. Zakładając, że Mojżesz istniał. No właśnie, no właśnie. Czyli kolejną bajkę, nie? Ale już jest, jak jesteśmy w tej mitologii, używajmy tego narzędzia, tej bajki, nie? Tej przenośni. Metafory, prawda? Tak. Dla zaobrazowania człowieka. Bo nie wszyscy są jednak gotowi przekroczyć tą sferę mityczną, mitologiczną, bajkowo. Ale z drugiej strony, Alex, ja tak myślę sobie, po co odzierać to, z tej... Też już do tego wniosku doszedłem, że... Prawda? Po co? Po co odzierać? Przecież to jest taka fajna zabawa, nie? Taka fajna zabawa. Nie, jak ktoś chce, niech sobie żyje w tej aurze mityczno-mitologicznej, magicznej, bo to jest... I nazywając to rzeczywistą historią. Dokładnie, dokładnie tak, prawda? I to jest piękne. Tylko pod warunkiem, że nie będziemy mieszali tego w jednym kotle, tylko będziemy patrzyli na to z poziomu świadomości takiej wyzwolonej, nie? Świadomości dobrej, przyjaznej, niekonfrontacyjnej. Ze świadomości, która wyciąga rękę do drugiego człowieka, bo on na to zasługuje, ten drugi człowiek. Żeby być kochanym, dowartościowanym. I przytulonym. I przytulonym. No. Dobrze, myślę, że na tym zakończymy, bo tak dużo powiedzieliśmy, że trzeba teraz troszeczkę czasu, żeby to przetrawić. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję.